Cześć, słuchajcie. Dzisiaj jest... Który dzisiaj jest? 14. Cześć. Słuchajcie, dzisiaj jest 14 czerwca 2013 roku. Jestem na górce Powstania Warszawskiego na Czerniakowie. W tle mamy elektrownię Siekierki. Jestem tutaj na obserwacjach. Obserwowałem sobie tą przestrzeń, patrząc, siedząc na krzesełku. W pewnym momencie wstałem. Spojrzałem się w tamtą stronę w lornetce i zobaczyłem obiekt. Obiekt, który sfotografowałem na kilkunastu zdjęciach. Nie mam pojęcia, bo to jest na gorąco. Kilkanaście minut temu go sfotografowałem i obserwowałem w lornetce, czy on wyjdzie w ogóle na tych zdjęciach. Ale teraz wysłuchajcie mojej relacji na bieżąco podczas obserwowania, bo obserwowałem go w lornetce i nagrywałem jednocześnie aparatem na zmianę, patrząc się i komentowałem to, więc zobaczcie ten materiał, a za chwilę ja wejdę tutaj jeszcze raz w kadr i dopowiem parę słów. Słuchajcie, obserwuję obiekt. Mam go centralnie, ale jest tak maleńki i błyszczy, że ciężko będzie go sfilmować. No włączyłem tę kamerę, widzę gdzie on jest, jest pomiędzy tą podłużną chmurą a przestrzenią niebieskości, zbliża się do krawędzi, już go nie widać. O, pleciał za chmury. Słuchajcie, właśnie obserwuję obcy obiekt latający, błyszczący, świecący właściwie, bo słońce mam z tamtej strony tutaj i go obserwuję. On ten kawałek nieba przemierza już od dobrych kilku minut. Ja go spróbuję jeszcze tutaj w chmurze złapać, ale on już leciał w te gęste chmury. Może przez chwilę jeszcze, przez moment będzie go widać w którymś z prześwitów. Słuchajcie, błyszczy. To nie jest balon, balon się nie błyszczy. Leci, o, wyszedł. Wyłonił się. Widzę go w lornetce. No niestety jest tak maleńki, że tylko widzę błyszczącą, świecącą, metalizującą kulę wielkości, no paproszka dosłownie, ale na pewno nie jest to balon, ponieważ leci prostym torem, a tam jak wiemy są prądy powietrzne. Słuchajcie, jednocześnie obserwuję go lornetką i trzymam kamerę, więc tutaj mogę się już trochę rozminąć. Zrobiłem kilkadziesiąt zdjęć na dziesięciokrotnym zoomie tą swoją łapką Sony T300. Wątpię, żeby a może powinien wyjść, no jako chociaż biała kropeczka. W każdym razie, no mam rejestrację, mam obserwację czegoś wolniutko snującego się ponad chmurami. Aż mnie już kark boli od tej obserwacji. Jest tak daleko, że nic, niestety żadnych szczegółów nie widać, ale jestem absolutnie przekonany na 1000000%, że to nie jest balon, nie jest to jakiś paproch, jest to błyszczący na biało seledynowo niebiesko srebrno obiekt. Nawet odbicie od słońca nie jest możliwe, ponieważ już tutaj nie mam szans go zobaczyć i w lornetce. Zobaczcie, słońce mam z tej strony, obiekt jest tutaj centralnie, schował się za gąszcz tych chmur, sobie leci wolniusieńko, leci. Wiaterek nie jest silny, ale jest spory. Tu facet też się patrzy za tym, co ja przyglądam się, czemu ja się przyglądam, ale jestem, słuchajcie, absolutnie przekonany, że to nie był żaden balon, nie był to żaden samolot, helikopter, nic, było, to był obiekt latający. Jestem na górce Czerniakowskiej, przyjechałem sobie tutaj poobserwować troszeczkę, słuchajcie, przestrzeń nad elektrownią Siekierki. Poczekajcie, ja zrobię małe stop, będzie małe cięcie i zaraz wejdę w kamerę i dopowiem resztę. Tylko postawię aparat na statywie. No więc słyszeliście i widzieliście film. Słuchajcie, mam lornetkę 15x36, mała, prosta, podręczna lornetka o bardzo dobrej jasności i bardzo dobrej wyrazistości, czyli kontraście. Jestem absolutnie przekonany, że był to obiekt nie typu balon, nie jakiś samolocik czy coś. To była maleńka,
błyszcząca, świecąca kulka. I to dziwne, bo ona świeciła, a słońce mam w takiej odległości po prawej stronie, więc nie mógł promień słońca oświetlać w ten sposób. Ona błyszczała, ona musiała świecić własnym światłem. Światło było koloru srebrnego, podstawowa, z domieszką takiego morskiego, seledynowego, perłowego, nawet bym powiedział, nalotu. To był taki, to tak jakbyśmy małża wywinęli na drugą stronę i go leciusieńko oświetlili. To jest taki kolor właśnie, taki kolor zmieszany z wieloma takimi perłowymi poblaskami. No i cóż, leciał sobie bardzo wolno. Już tak wolno, że jak go tu gdzieś złapałem, to gdzieś tu go straciłem po chyba 10 minutach, bo go najpierw długo obserwowałem, w końcu zdecydowałem wyjąć z kieszeni aparat i zacząć filmować. I tyle, co filmowałem, potem jeszcze obserwowałem. No i w końcu zacząłem mówić, w końcu go zgasiłem, straciłem, raczej chciałem powiedzieć, i przestałem już kontynuować obserwacje i rejestrację. Także no, mógłbym długo na ten temat mówić, ale jest to kolejna obserwacja tu, w tym obszarze, bo miesiąc temu miałem obserwację tam nad Siekierkami, byłem na parkingu na trasie Siekierkowskiej, w pionie nad kominami, widziałem taki sam obiekt, tylko że leciał za samolotem, stanął, zobaczyłem go w lornetce, miałem trochę większą lornetkę, opisałem to na swoim forum i postanowiłem na niego tak długo patrzeć, jak tylko wytrzymam. Wystarczyło mrugnąć oczami, wystarczyło leciusieńko poruszyć lornetką, żeby on mi z tego pola po prostu gdzieś zniknął. Oczywiście on nie zniknął prawdopodobnie, albo bardzo szybko odleciał, albo włączył pole maskujące i dlatego straciłem go z oczu. Trzymanie w tym punkcie lornetki nie dało nic. Dzisiaj sytuacja odwrotna, on leciał nad chmurami, znikał mi, widziałem, wcale nie miał zamiaru się zamaskować. Także leciał w stronę, leciał na zachód, na południowy zachód, bo mamy zachód tutaj z tej strony, to tu praktycznie na zachód leciał. No i tak to wygląda. A mamy dzisiaj niebo takie, jakie mamy, zobaczcie. A co będę wam pokazywał, widzieliście już to niebo przecież przed chwilą. Słuchajcie, namawiam jeszcze raz, namawiam. Macie pół godziny, godzinkę, poświęćcie, stańcie na parkingu, wyjdźcie z samochodu, pójdźcie w plener, weźcie podręczną lornetkę, zacznijcie obserwować. Bo jeżeli nie zaczniecie obserwować, to dajecie im pole do popisu. Jeżeli takich jak ja będzie coraz więcej, a już jest coraz więcej, już na forum chłopaki pokupowali sobie lornetki, już słyszę, dostaję maile na YouTubie, że też pod wpływem moich filmów ludzie kupują lornetki i zaczynają obserwować nieregularnie, ile mogą, tyle obserwują, ale to jest bardzo dobra rzecz, pozytywna, rokująca na przyszłość tym, że takich ludzi będzie więcej, a im więcej nas będzie, tym utrudniamy im życie, tym oni muszą wyżej latać, bardziej się pilnować, a skoro tak, to być może popełnią wreszcie jakiś błąd, który zobaczy ileś tysięcy ludzi i w tym momencie już nie będzie zmiłuj, że nie ma sytuacji, że nie ma wydarzenia i władza będzie musiała się jakoś do tego ustosunkować. Słuchajcie, mógłbym tak gadać jeszcze godzinami. Jestem, w ogóle przyjechałem tutaj popatrzeć na przestrzeń nad Siekierkami. Nie spodziewałem się, że zobaczę w drugiej części nieba taki obiekt. Mury zaszły, praktycznie już nie było sensu go obserwować. Mógłbym tak gadać jeszcze godzinami. Ale to jest dowód, że jak mamy słońce po prawej stronie, to bardzo dobrze widać te obiekty. Nie wiem, czy on prześwitywał tym słońcem, czy on własnym blaskiem świecił. No trudno powiedzieć, ale błyszczał, no po prostu błyszczał. On nie powinien błyszczeć w tak dużej bliskości od słońca. Mam tu słońce, tu mam obiekt. Jak to możliwe, żebym go widział tak oświetlonego? To jest niemożliwe. On musiał błyszczeć własnym światłem. Koncepcje dotyczące tego, dlaczego one błyszczą, dlaczego one świecą własnym światłem, mamy, na forum piszemy, mówimy, że jonizują wokół siebie powietrzem, być może wytwarzają jakąś częstotliwość wokół siebie fali, która wchodząc w reakcję z cząsteczkami powietrza, z cząsteczkami gazów wchodzących w skład powietrza zaczynają świecić. Jest dużo koncepcji. W każdym razie leciał bardzo wolno i świecił. Mówiąc krótko, świecił. Nie mógł odbijać słońca, bo mamy słońce po lewej stronie. Także, no chyba, że byłby gdzieś tam daleko, bardzo daleko, jak Mars za Słońcem, to może by i świecił, ale by nie leciał to z taką prędkością.
słuchajcie, no to tyle na dzisiaj, no co będę tutaj nabijał, ale mówię wam, no, kark mi już bolał od tej obserwacji. Powtórzę raz jeszcze, na 100% nie był to balon. Było to coś prawdziwego, materialnego, nie baczącego na wiatr. A, jeszcze ostatnia rzecz. Wiatr mam z tej strony. Chmury leciusieńko idą w prawą stronę. Ta pierwsza warstwa, druga, ta niska warstwa praktycznie stoi, bo mam tutaj, ja wam pokażę. Oczywiście tego nie zobaczycie, ale spróbuję wam pokazać. Zobaczcie. Tam są chmury. Te ciemniejsze są na niskiej wysokości. Te jasne są na wysokiej. Te jasne lecą w tamtą stronę. Te ciemne praktycznie stoją, no może troszeczkę się przesuwają w drugą stronę. Zaś obiekt leciał tak. Także leciał kompletnie, całkowicie inaczej niż dmuchał wiatr i niż wskazywałyby na to warunki atmosferyczne. No to tyle. Na razie. Trzymajcie się. Moi drodzy, ja muszę jeszcze dodać dwa słowka ze studia. Zdjęcia dlatego nie wyszły, ponieważ zapomniałem przestawić w aparacie opcję ostrości na nieskończoność po wykonaniu zdjęć, które widzicie na początku tego filmu i tutaj teraz. Chmurka, którą widzicie, wyszła nieostro tylko dlatego, ponieważ miałem w aparacie pozostawioną po zrobieniu sobie zdjęć na początku obserwacji funkcji tło zamazane, ostrość na bliską odległość. Taka jest funkcja w tej małpce. Jest też funkcja ostrości na nieskończoność, o której zapomniałem, żeby ją ustawić. Mówiąc krótko, no popełniłem potworny błąd, bo gdyby nie ten błąd, prawdopodobnie ta chmurka wyszłaby o wiele ostrzej i na tych co najmniej 40 zdjęciach, jakie tutaj widzę w swoim folderze, które mam, na pewno ten obiekt w którymś momencie musiałby wyjść ostro. Także przestrzegam, kiedykolwiek przystępujecie do obserwacji, sprawdźcie, czy w swoim aparacie fotograficznym, czy w kamerze macie ustawioną ostrość na nieskończoność w trybie manualnym, stałym, i w tym momencie możecie zgasić kamerę lub aparat, przygotować go do natychmiastowego dobycia i podjąć obserwację. Ja tego dzisiaj nie zrobiłem, no i nie jestem w stanie wam udowodnić naocznie, że ten obiekt tam, gdzie kierowałem aparat na niego podczas filmowania i fotografowania przed tym filmem, rzeczywiście leciał. Być może jakaś głęboka analiza w jakimś zaawansowanym programie graficznym tych zdjęć, które wykonałem, wykazałaby, że tam coś jednak było. Ja po maksymalnym powiększeniu tych wszystkich zdjęć niestety nie zauważyłem na ani jednym choćby cienia tego obiektu. No, nawet gdyby on tam był, to prawdopodobnie byłby w wielkości piksela, może dwóch. No zawsze byłoby to coś, no ale po prostu popełniłem potworny błąd, no mówiąc krótko, i zastanawiam się nad tym, czy przypadkiem w najbliższym czasie nie skonstruować sobie przyrządu, na którym będę miał obstawioną lornetkę i obok kamerę na jednej platformie, na jednej desce przytwierdzoną do statywu, na którym, który będę trzymał w rękach, właśnie na takie okazje. Oczywiście nie muszę mówić, że jest to utrudnienie podczas obserwacji, bo to jest dodatkowy ciężar, dodatkowy glamot, trzeba to wszystko ustawiać, ale kto wie, czy nie zrobię w niedługim czasie właśnie takiej platformy, żeby jedno i drugie mieć pod ręką, bo jak widzę, czasami może rzeczywiście się trafić niebywała obserwacja, no i wtedy pozostaje tylko obserwacja, a jednak rejestracja dałaby no, pewne jakieś dowody na to. Ja już powtórzę teraz, że nie prowadzę rejestracji, by uwiecznić ich, tylko prowadzę obserwacje tylko po to, żeby zobaczyć jakieś szczegóły, jakieś efekty wokół nich powstające, które być może naprowadzą nas na trop, w jaki sposób i jaką metodą oni latają i za przyczyną czego oni latają. To jest celem moich obserwacji. Natomiast po takich obserwacjach jak dzisiaj, no korci niebywale, żeby jednak rejestrować. No ale akurat dzisiaj byłem nieprzygotowany. No, błąd potworny i myślę, że więcej się to nie powtórzy. Trzymajcie się, na razie, cześć.